Cześć, ja jestem Mervo, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj jest troszeczkę odwrotna informacja niż wczoraj, bowiem jak być może domyśleliście się już po tytule tego filmu, dzisiaj jest film. Także zapraszam do oglądania. Wymieniłem już chłodzenie przy mojej karcie graficznej. Pytaliście, jaki ma model RTX 2070. Miałem stokowe chłodzenie, już ono się tam mocno zabrudziło, zmęczyło i wymieniłem sobie na inne. Bardzo ładnie już wszystko działa. Gramy dzisiaj misję z najnowszego tygodnia. Turniejowy, krótki mecz na Dust 2. Zdobądź tytuł MVP 3 razy w pojedynczym meczu lub wygraj 21 rund. Postaram się 3 razy zdobyć MVP. Jazda! No to rozpoczynamy w takim razie. Przy ostatnich filmach zauważyliście, że co jakiś czas pojawiają się lagi. Zwracaliście na to uwagę w komentarzach, że coś się działo. Ja wam mówiłem na filmie, że od czasu do czasu mój komputer tutaj zaczynał bardzo mocno... Wiatraki zaczęły bardzo mocno działać, głośno i tak dalej. Także musiałem zrobić małą wymianę. Stąd ostatnio taka moja mała zabawa z tym, że nie ma filmu, dzisiaj jest film, ale... Co jakiś czas, wiecie, lubię czegoś coś takiego zupełnie for fun wrzucić innego na kanał. Żeby taka była... żeby to było tak luźno cały czas dla fanu. Dobra, staramy się ich zabijać i zdobywać MVP. Long clear, all going mid and short. Jest 3 na 4, okej, no nie mogę robić tutaj głupot. To jest ciało, tak, short. Oni chyba wchodzą już tam. 2 na 3, dobra, ja pójdę ten do dołu. Jeden jest CT. Car and City. O siebie usłyszałem, przeładowałem, nie zdążyłem przeładować, nie dało się, no. Jak moi wszyscy tak poginęli szybko. Trochę szkoda, że mi tego smoła. A jednak nie. Nie sądziłem, że tak wybiegną na pałę. No i jeszcze najdę dobity. Mamy szansę na MVP, słuchajcie. Jeszcze jest, został jeden terro, ale... Myślę, że to jest ta runda. Musimy zdobyć 3 MVP w meczu, przypominam. Czy tu gdzieś się chowa ostatni? Nie ma go. Na midzie. Jest. Mamy MVP! Pierwsze z 3, jeszcze 2 i misja zrobiona. Elegancko. W sumie zastanawiam się, dlaczego Valve każe nam grać Dusta 2 i to jeszcze krótkie. Wydaje mi się, że tą mapę ludzie grają dosyć sporo i raczej ich nie trzeba zachęcać. Chyba, że to tak... Chodzi o to, żeby każdy to zrobił, niezależnie o co chodzi. Nie wiem, ale tak... Sądziłem, że raczej inne mapy się będą pojawiały niż Dust. Był na deathmatchu, teraz jest na turniejowym. Ups, ledwo to przeżyłem. Ups, dobra, żyję. Żółty się spytał, Mervo, twoje imię brzmi znajomo. Po angielsku napisał coś takiego. You can read my profile bio, it says I'm... Uuu. Ktoś ci powiedział, że jest głuchy, czyli gra bez dźwięku zupełnie. O, to ciekawe. Zaraz mu odpiszemy w takim razie. Dobra, idę na B. Słyszałem, że przebiegał. Stał ktoś jeden? Na B. Aj, nie mamy MVP tym razem. Ajajaj, teka mogę wziąć, czy to były jakieś lepsze bronie? Nie, napiszemy żółtemu coś. Żółty ma napisane top 2 Swedish Div R6 player. Nie słyszę dźwięków. Jestem w 100% głuchy, odkąd skończyłem 2 miesiące. Nic nie będę w stanie zrozumieć, co do mnie mówicie. Jeśli chcecie ze mną komunikować, używajcie czatu lub radia. Ma tak napisane na profilu Steam. No proszę. To jestem pod wrażeniem bardzo. Że gra w CS-a w ten sposób sobie całkiem nieźle radzi. Come along. Yeah, I'm helping you. Flashing. Aha, chyba ten też się odbił czegoś na górze, nie? Nie tak to miało wyglądać. Tam już chyba nikogo nie ma, co? Why nobody be? I co, we 3, a bronimy? Chodzą. Czy jeden na B, drugi gdzieś tam z przejścia. Gdzie? Tu! Aj, dobrze jest, ale dobrze wygraliśmy. Nie no, słuchajcie, naprawdę, ja mu teraz pytał mnie, jakie robię filmy, napisałem mu, że CSGO. Powiedziałem mu, że takie same imię. Naprawdę jestem w mega szoku, nie? Że gościu nic nie słyszy, porozumiewa się tutaj pisząc na czacie i gra sobie w CS. Naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Mamy go. Oho, jeszcze jeden tu będzie. Zapraszamy. Ajajaj. No ciągle mi tu przeskakuje. Goni mnie tutaj. Chcę jeszcze jednego fraga i chcę MVP. Poprosimy. No gdzie on jest? Tu go nie ma. Ale się zakrztusiłem. Do you have bomb? Yeah. Gdzie jest ostatni? Potrzebuję fraga. Mamy to! Jest drugi MVP. Słuchajcie, ale się zakrztusiłem, nie? Ledwo mogłem oddychać przez chwilę. Chyba to wam wyciszę, nie? Znaczy, aż tak, że nie było, nie? Troszeczkę przesadzam, ale śmieję się. Jakoś tak nagle... Aż zacząłem płakać prawie. Wzruszyłem się. Mamy już 2 MVP na 3. Myślę, że damy radę to zrobić w jednym meczyku, co? Tak sądzę. Nic nie widzę. Strzeliłem do niego, strzeliłem do niego, strzeliłem do niego. Był dźwięk, było trafienie. No i nic nie było. Zobaczymy, jak żółty gra bez dźwięku. Ciekawi mnie, jak taki gracz, który jest głuchy od dziecka, napisał, że odkąd tam ma 2 miesiące i tak dalej, w jaki sposób on rozumie, co to jest dźwięk, nie? W jaki sposób on to rozumie, że jak biegnie, to przeciwnicy go słyszą, a jak idzie na shifcie, to idzie powoli, po cichu i wtedy go przeciwnicy nie słyszą. Nie wiem, jak on to odróżnia, nie? Bo skoro on tak napisał, że nie słyszy przez całe życie generalnie, no to sam dźwięk jest jakąś taką abstrakcją, nie? To jest dla mnie naprawdę mocna ciekawostka. Widzicie? On go nie słyszy, nie? Jemu trzeba pisać szybkie info albo pingować. Bo teraz jak ten przeciwnik przebiegał na A, to on dalej tam patrzył za smoka, nie? Ale ciekawa sytuacja. Więcej będzie. Long. Znaczy, baby. Co ja gadam, nie? Long. To jeszcze jest gdzie? Mamy to! I trzecie MVP? Nie zdobyłem za 3 fragi MVP, bo on rozbroił bombę i to zrobił lepiej. No nic, jest 6-2 dla nas, słuchajcie. Mało szansy jeszcze, żeby zdobyć jedno MVP. Kilka rund tylko, jeśli będziemy wygrywać, no to 3 rundy, ale liczę, że się uda. Dobra, wylatuje pierwszy na longa. Co z tego wyjdzie? Auć! Puścimy. Ale oberwałem. Mi tam spuszowali. Spuszowali nas z każdej strony. O, jeszcze stay. No jeszcze stay, no nie, ale dobra, w sumie jak wygrają rundę, to miał więcej szans na MVP. Dodałem tego ziomka do znajomych, nie? Tego żółtego ze Szwecji. Patrzcie, jakiego heada strzelił. Z jednej strony sobie myślę, o, mógłbym nagrać z nim film, nie? Ale z drugiej strony to nie da się. Musielibyśmy tylko pisać. Maciu go. No proszę! I napisamy nasz Przemek, good job. Pięknie to rozegrał. No słuchajcie, nie sądziłem, że jeszcze wygramy tamtą rundę. A ja potrzebuję... MVP! O, będzie tu puszował coś. Tak czułem. Po tym fleszyku tak zagrał. O, właśnie jeszcze tu jest. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Zginął, już nikogo więcej. Ajajaj, nikogo więcej nie ma. Ja chcę szybko fragi, błagam, żebym tego meczu nie skończył z dwoma MVP. Jak? 54 w dwóch, jak? Ostatnia runda przed nami. Czemu nikt z nich nie spuszował? Mamy jednego, agresywnie teraz wchodzę jak do siebie. Bok nie jest. Dobrze, mamy drugiego fraga, ale to może być wciąż za mało na MVP. Musimy jeszcze kogoś dobić. Jest MVP w ostatniej sekundzie, w ostatniej rundzie. Mamy to, misja zrobiona, wykonując 3 MVP. Dodałem do znajomych tego ziomka. Zobaczcie, nie? Bez słuchu zajął drugie miejsce. Bardzo fajnie gra, dodałem go do znajomych. Idę montować dla was ten film i zobaczymy, nie? Naprawdę w sumie to chciałem zrobić zwykły odcinek z misji, ale jestem w szoku, że trafiłem na takiego ziomka. Naprawdę jestem mega pod wrażeniem tego wszystkiego. I w sumie nawet nie wiem jak zakończyć ten film. Zostawiajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie w takim razie. Cześć!